Oceniamy malowanie pociągów. Część druga. Dzisiaj wlatuje SM42. Więc pierwszy model zielony. Według mnie bardzo fajny, oryginalny. Oryginały zawsze są fajne. 9 na 10. Kolejne malowanie to niebieskie malowanie PKP Cargo. Według mnie spoko, często się to spotyka. 6 na 10, nic specjalnego. Kolejne malowanie, PKP Intercity. W przypadku EP07 i EU07 było to 6 na 10, ale to jest 8 na 10, bo na stonce wygląda to dobrze. Kolejne malowanie to stonka w malowaniu Polregio. Według mnie bardzo fajnie to wygląda. 7 na 10, nie ma nic specjalnego, ale jest mega fajne. Kolejne malowanie to stonka w malowaniach przewozów regionalnych. Podobnie jak Polregio ma fajne detale, dlatego 7 na 10, bardzo mi się podoba. Kolejne malowanie PKP Energetyki, według mnie jest bardzo fajne, 9 na 10, bardzo mi się podoba. Drugą lokomotywą, którą będziemy dzisiaj oceniać, to ET22. Pierwsze malowanie, 10 na 10, nie muszę nic mówić, moje ulubione. Kolejne malowanie to żółty ET22, bo tak się nazywa. Według mnie też spoko, 9 na 10, nie pogardzę. Kolejne malowanie ET22 PKP Cargo. Według mnie 6 na 10, bo wygląda jakby było wkurzone na mnie. Kolejne malowanie CTL Logistics, jest szare. No nie wiem, fajne jest, szary kolor, 8 na 10, bardzo fajne. I ostatnie na dzisiaj malowanie to drugie malowanie PKP Cargo. Jest czerwone, detale są fajne, ale nie jest jakieś, nie wiadomo jak specjalne, więc 5 na 10. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Wbijajcie też do Kolejowego Rumuna, ponieważ on też ma fajne filmy. Napiszcie też w komentarzach, jakie pociągi powinniśmy ocenić w następnym odcinku. Cześć!